Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Prezydent Zełenski przyznał się, gdzie są transferowane pieniądze pochodzące z tych wszystkich darowizn, jakie między innymi polski podatnik łapami byłego premiera i prezydenta wysyłał na Ukrainę i ci wszyscy, którzy chcieli pomóc Ukrainie, no to pomogli podatnikowi amerykańskiemu. A nie mówiliśmy, tak? To ta wypowiedź. Autentyczna, oryginalna, żaden deepfake, sztuczna inteligencja. On to mówi. Jestem bardzo wdzięczny za dwupartyjne poparcie i poparcie prezydenta Bidena. Dwupartyjne w sensie i republikanów, i demokratów, ale to w zasadzie jedna partia. Ja im duży wdzięczny. Dwupartyjnej podtrzymce i prezydentu Bidenu. Ja duży im wdzięczny, ale більше 70% tych groszy... Ale ponad 70% tych pieniędzy, które dostała Ukraina, poszło... ...w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I to znają. Momencik. ...tych groszy zostały w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tak. Poszło do Stanów Zjednoczonych. A nie mówiliśmy. I oni o tym wiedzą. I to znają. To znają ludzie, jaki nam pomagali cieju. I to wiedzą ci, którzy nam pomagali, znaczy niby my, też Polacy. Wiedzą to Niemcy. Nie, proszę Państwa, tylko my tu, w kręgu programu Musisz to wiedzieć, wiedzieliśmy o tym, bo to było tu wypowiedziane. A nikt inny o tym nie mówił. Nikt inny od... No może po nas, tak? Bo dużo ludzi nauczyliśmy. Jest takie powiedzenie, nauczyć gówniarza, chodzi po wsi i powtarza, tak? No to, ale dobrze, niech powtarzają. Tylko potem niech w wyborach się przyłączą, bo to głosić mądrości, tak, z radaru, to każdy potrafi. A co później? A później znowu rządy tych, którzy nas będą kosztowali, o czym Zełenski będzie, proszę Państwa, po czasie informował. To jest jakaś dziwna rozgrywka, że on to w ogóle powiedział. Zaraz Państwu powiem, jakie jest tego wytłumaczenie. I my o tym wiedzieliśmy, on mówi, że te pieniądze trafiają do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ broń nie jest za darmo. Zbroje, bo ta zbroja, ona nie bezkosztowna. I ci grosze otrzymały przedsiębiorstwa Stanów Zjednoczonych. I te pieniądze otrzymały przedsiębiorstwa, firmy amerykańskie. I ci grosze otrzymały tam ludzie. I te pieniądze przełożyły się na wypłaty dla ludzi. Proszę Państwa, no, pamiętacie, że mówimy to już od jakiegoś czasu, że to sztuczka prezydenta Bidena stosowana na całym świecie, żeby rozbudować potencjał, eksport, zarabiać na produktach porównywalnych cenowo jest trudno, będąc w Stanach Zjednoczonych. Tam się niektórym nie chce pracować. Oni tam, proszę Państwa, idą w masę. Wydajność amerykańska już nie jest taka, jaka była w stosunku do innych krajów, tak? Już reszta też ma maszyny, urządzenia, tylko my bardziej zapieprzamy, tak? A im się troszkę nie chce, więc, proszę Państwa, no, lekko przybiednieli. Dawno wojny nie było jakieś, tak? Ssania ropy i to się potem rozchodzi po społeczeństwie. Jak ktoś pracuje w fabryce Javelina, no to on, proszę Państwa, zarobi na nadgodzinach, znacznie więcej pieniędzy zarobi, no to da zarobić tam cieśli, który mu tam dostawi garaż i tak dalej, no tak się pieniądze rozchodzą, podstawy ekonomii. Więc tu pan Zełenski, no proszę Państwa, on rozwala system w ogóle tą wypowiedzią. I te pieniądze zostały przekazane Amerykanom, tamtejszym ludziom. Ludy. I ja myślę, że i amerykańscy pensjonery... I myślę, że amerykańscy emeryci też na tym... Oczywiście, że tak, panie Zełenski. Oczywiście, że tak. Ponieważ wartość spółek, które pan dopasa pieniędzmi Europejczyków, rośnie, a w związku z tym fundusze emerytalne mają większy zarobek i mogą więcej wypłacić emerytur. Przecież to jest oczywiste. Також. Так. A коли десант стане пенсіонером, а ми переможемо в цій війні... A kiedy żołnierze staną się też, no, jak oni tu mówią, rentierami, tak,
jak my wygramy w tej wojnie, to my wam to odpłacimy. Ja також йому особисто допоможу вдячністю фінансовою за те, що нам Сполучені Штати допомагали нашим пенсіонерам. Więc dlatego odpłacimy Stanom Zjednoczonym. Stanom Zjednoczonym, za to, że Europa się kosztowała, to Stanom Zjednoczonym pan Zełenski będzie odpłacał. Proszę Państwa, ręce i nogi opadają. Kto nami rządzi? A, nami rządzą ci, którzy idą do ambasadora Stanów Zjednoczonych i zdają raport, Ciekawe, czy tam klęczniki jakieś tam były postawione, bo w sumie a co mu szkodzi takiemu Brzezińskiemu? Na klęczniku mi tu raport zdawajcie. Proszę Państwa, po co on to powiedział? On to powiedział, żeby pomóc prezydentowi Bidenowi w kampanii wyborczej. Żeby przeciętny Amerykanin, który nie chce wojny, który boi się, że skutki wojny obciążą jego portfel, bo tak było patologicznie myśląc, to tak jest, bo nie rozumieją polityki prezydenta Bidena wspomagania przemysłu militarnego amerykańskiego. Oni tego nie rozumieją. Żeby do niego dotarło, to po to było, to ja teraz, to Biden dobrze robił. A nam tutaj Trump mówił, że to nas obciągnie z pieniędzy. A przecież, to Europejczyków obciąga z pieniędzy, a nasze firmy produkują więcej jawelinów. Rozumiecie? On to po to powiedział, żeby pomóc prezydentowi Bidenowi. No to już widzimy co i jak, tak?